Cześć, z tej strony Weronika Vlog. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ślimaka z tektury. Do zrobienia takiego ślimaka będziemy potrzebować cienkiej tektury, taśmy dwustronnej, nożyczek i kolorowej kartki. Najpierw musimy uciąć pasek tektury. Ja już swój pasek ucięłam i teraz potrzebujemy kolorowej kartki i taśmy dwustronnej. Teraz musimy położyć kartkę na stole i położyć tekturowy pasek. Jak już mamy położony równo pasek, trzeba zaznaczyć sobie linię, tam gdzie będziemy ciąć. Ja już sobie zaznaczyłam, od tutaj. I teraz tnę wzdłuż tej malutkiej linii. Powtarzamy to dwa razy. Ja już swoje paseczki wycięłam. Teraz zaginamy nasz karton mniej więcej na 11 cm i przyklejamy wzdłuż tutaj takiego płaskiego na wyjdzie taśmę dwustronną. Jak już odkleimy folię, zaczynamy zwijać naszego ślimaka. Powinno nam wyjść coś takiego. Jeśli już zwinęliśmy naszego ślimaczka, odcinamy kawałek tektury. Jeżeli mamy już zwiniętego naszego ślimaczka, zaginamy mu tutaj tak. Teraz musimy wyciąć mu czułki, więc wycinamy takie malutkie paseczki, cieniutkie. Każdą czułkę zaginamy z jednej strony, tak. I żeby przykleić nasze czułki, trzeba nam maluteńkie kawałeczki taśmy. Nasze malutkie kawałeczki taśmy przyklejamy od spodu zagiętych czułek. Bierzemy naszego ślimaczka i przyklejamy mu czułki. Teraz bierzemy jeden paseczek i odmierzamy sobie z tego paseczka, ile trzeba nam będzie. Wkładamy kawałeczek kartki tutaj w dziurkę i odmierzamy. Teraz bierzemy nasz jeden paseczek i wkładamy mu tutaj w dziurkę, przytrzymujemy palcem i odmierzamy mniej więcej dotąd, ile trzeba nam będzie. W tym miejscu przytrzymujemy palcem i ucinamy. Ucinamy dwa kawałki taśmy dwustronnej. I dwa kawałki taśmy przyklejamy na naszą odmierzoną karteczkę. Ma to wyglądać tak. Odklejamy folię z naszej taśmy i przyklejamy na naszego ślimaczka. Teraz na drugim pasku odmierzamy sobie, ile trzeba będzie nam na tutaj tę kółeczkę. Pokażę Wam, jak to odmierzę. Wystarczy położyć ślimaczka bokiem na skorupce, wziąć ołówek i odrysować. Teraz mamy dwa kółeczka i przyklejamy je do naszego ślimaczka. Pokażę Wam teraz, jak przykleić takie kółeczko. Wystarczą dwa kawałki taśmy i każdy kawałek taśmy przyklejamy na pół. O tak. Z jednej i z drugiej strony. Teraz odklejamy folię z taśmy i przyklejamy nasze kółeczko. Jeśli mamy przyklejone już nasze kółeczka, rysujemy od takiego zawiasa. Jeśli ktoś chce, może narysować sobie jeszcze jakieś serduszka lub kwiatuszki. I takim oto sposobem powstał nam ślimaczek. Możecie zrobić także inne kolory lub inne wielkości ślimaczka. To by było tyle na dzisiaj, więc pa, pa!